Przed budynkiem starostwa powiatowego w Ostródzie odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Mowa tu o promocji podoficerskiej, w której udział wzięło ponad 400 żołnierzy, którzy ukończyli bazowy kurs podoficerski w jednostkach 16 Dywizji Zmechanizowanej. Podczas wydarzenia nie zabrakło okolicznościowych przemówień. Można było również zobaczyć sprowadzony na tę uroczystość sprzęt. Mam nadzieję, że wszyscy to oceniają pozytywnie i myślę, że to jest kolejny element rozwoju nie tylko miasta, ale i powiatu. Dzisiaj ponad 400 podoficerów otrzyma nominację na pierwszy stopień podoficerski przed urzędem starostwa. Bardzo dobre miejsce i bardzo gratulujemy wszystkim. Powodów do gratulacji nie brakuje. Dodatkowym jest powrót wojska do Ostródy, a mianowicie do miasta trafią południowo-koreańskie czołgi K2. To bardzo ważne, ponieważ żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej zapewniają bezpieczeństwo w regionie północno-wschodniej Polski. Dziś dzięki nowoczesnym zakupom, dzięki zwiększeniu liczebności polskiej armii, już ponad 153 tysiące żołnierzy. Także dzięki powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej możemy czuć się dużo bardziej bezpieczni, a te nowe zakupy, które przychodzą także do naszego wspaniałego województwa warmińsko-mazurskiego, tylko potwierdzają to, że nasze województwo i nasz kraj jest z każdym dniem coraz bardziej bezpieczny. Jak wiemy, kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Tym bardziej, gdy tuż za naszą granicą trwają działania wojenne. Cieszy więc fakt, iż nowo zamawiany sprzęt wojskowy trafia także do Ostródy. Pozostaje więc być wdzięcznym wszystkim, którzy dołożyli starań, aby działania związane z tym wydarzeniem doszły do skutku.